Przemysław Gawin. Krystian Blank. A to jest kolejny odcinek na gorąco. No niestety tym razem przegrywamy z GKS-em Katowice 1-2. Druga porażka z rzędu po dopierzchu Arena Stawskiego. No i te humory po tym spotkaniu na pewno najlepsze być po prostu nie mogą. No tak, tak, zdecydowanie. No dzisiaj no nie wyszło. No nie wyszło chociażby utrzymanie tego remisu, bo niewiele zabrakło, aby Bytowia dzisiaj zremisowała w tym spotkaniu. No ale jednak gdzieś ta kontra po całym fragmencie gry. No niestety, no, gdyby nawet to dośrodkowanie może było przeciągnięte, może gdyby ono dziś poleciało trochę dalej, a tak trochę było zbyt niskie i trochę zbyt łatwo daliśmy sobie wyprowadzić się. Ale ta kontra powinna też być przebrana wcześniej, na środku boiska, no to powinien być faul. No ja rozumiem, no jest jakieś tam zagrożenie żółtej kartki, ale dla dobra drużyny trzeba było to zrobić. No tak, tak. Trochę błędów się złożyło na tę bramkę. No i niestety teraz możemy jeszcze patrzeć, bo jeszcze cały czas świeci się tablica wyników i tam możemy zauważyć jeszcze wynik 1-2, a mogło być, gdyby nie tak, ten kontratak 1-1. Wojtek Wiśniewski mówił po tym meczu, że troszkę dotarliśmy do punktu wyjścia, bo w Łomży straciliśmy podobnego gola. No dzisiaj znowu możemy mówić o takim, no może nie wiem czy pechu, bo po prostu błędu w ustawieniu. No i trener Sacki było słychać, że ma spore pretensje do swoich zawodników o to. No było dużo roboty, trener Sacki mówił po tym spotkaniu w Częstochowie, ale dzisiaj się okazuje, że chyba będzie miał jeszcze więcej w tym tygodniu. No na pewno, na pewno. No brakuje napastnika, no to jest coś, czego się nie da ukryć. I też coś, z czym był problem w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie też brakowało momentami napastnika. W tym sezonie no, też go brakuje. No, dzisiaj brakowało Surdykowskiego, który ma kontuzję. No i nie było też Orlandy. No, może gdyby był Orlandy na ławce, to... No, jutro będzie grał w rezerwach. No właśnie, on żadnego urazu nie ma, także może mógł być. No zabrakło ewidentnie napastnika. No brakuje kogoś jeszcze do tego ataku, no bo tak naprawdę jeżeli Surdykowski wypada, Orlandy jest jak na razie w nie najlepszej dyspozycji, no to nie mamy napastnika tak naprawdę. Hebel dzisiaj, no to nie jest nominalny napastnik. Ale trzeba powiedzieć, jakich miał rywali, tak? No, najpierw Klemens, potem Kamiński i Midzierski, no to są wysocy zawodnicy. No tak, no i właśnie tutaj no, trudno było zagrać w tym spotkaniu, naprawdę. No, trudną rolę miał w tym meczu. To no, rzadko był przy piłce, prawda? No właśnie, no bo też tak jak mówisz, no obrońcy byli rywala bardzo wysocy. Tutaj się wyprzedał ktoś taki z takimi umiejętnościami, taką siłą jak Janusz Surdykowski. Takiego koło dzisiaj zabrakło. No niestety, no mam nadzieję, że ten uraz Janusza Surdykowskiego nie będzie jakiś znaczący. No i on w kolejnych... No ponoć nie ma być. No ale to się okaże jeszcze. Zobaczymy jak to będzie w kolejnych meczach. Mam nadzieję, że Surdykowski wróci do składu, bo bez niego no to wygląda ta gra w ofensywie drużyny Zbytowej wygląda no raczej mizernie. Tak już no, jesteśmy po 11 kolejce, możemy powiedzieć, że to chyba troszeczkę błąd w budowaniu drużyny, że tylko dwóch napastników. Ten Stacki argumentował to tym, że chce więcej szans dać Orlandę. No dzisiaj Orlandę, no wiadomo, no, nie jest w najlepszej formie. Wychodzimy w każdym meczowi bez napastnika i no, być może ten numer 3 by się przydał dzisiaj i by może coś by to inaczej wyglądało, a tak w końcówce dzisiaj no to walczyliśmy z samymi, można powiedzieć, mikrusami, bo ja nie wiem jaka była średnia wysokość zawodników Drutek Bytowi w końcówce mecz 70 parę. To trochę trudno było walczyć nawet w stałych momentach gry. No brakowało dzisiaj dużo, ale chyba na plus dobrą zmianę dał Michał Szewczyk. No naprawdę Szewczyk dzisiaj pokazał się z bardzo dobrej strony, kiedy pojawił się na boisku. No on w dużym stopniu napędził te akcje, po której padła bramka dla Drutek Zbytowi. Naprawdę, no dzisiaj w kilku sytuacjach, kiedy wszedł na boisko, pokazał się z bardzo dobrej strony, aż dziwi, że ten zawodnik tak długo nie grał w No miał kontuzję, więc to też nie jest tak, nie bez kozery nie grał. No tak, ale też, bo na początku sezonu wyszedł od razu w pierwszym składzie, tam zagrał 45 minut i potem przez długi czas nie grał. Bo tak spojrzałem w statystyki, to zagrał w podstawowym składzie w pierwszej i w dziesiątej kolejce, to się zamknęło dzisiaj jako rezerwowy. Właśnie, także no, mało miał tej gry, ale naprawdę dzisiaj pokazał się z dobrej strony. Być może to też będzie takim prognostykiem na to, że on wystąpi też w kolejnych spotkaniach, bo zastąpił Hebla na boisku, którym już mówiłem, że dzisiaj miał naprawdę trudne zadanie. No nie, naprawdę trudna rola teraz gdzieś po zbieraniu tego zespołu po dwóch porażkach ligowych. No ten sukces w Pucharze Polski chyba trochę się odbija na tym, bo oby to się nie skończyło. Znaczy, ja myślę, że mogło odbić się na Rakowi, ale czy powinno się odbić dzisiaj? No właśnie, no tutaj też jest ten tydzień przerwy pomiędzy tymi spotkaniami. No trudno powiedzieć, no naprawdę
Ale ta gra też dużym zbytem nie wyglądała w dzisiejszym spotkaniu najlepiej przez znaczną część spotkania. Były momenty, kiedy Bytomia naprawdę prezentowała się fajnie, naprawdę prezentowała dobrą piłkę, ale to były tylko momenty niestety, a przez znaczną część spotkania, tak samo jak KS Katowice, no Bytomia nie potrafiła zbyt wiele zaoferować w tym spotkaniu. No też dla mnie ogólnie to był chyba taki mecz jednak na remis, tak patrząc jak grały oba zespoły. No tak, no niewiele zabrakło, żeby ten remis się utrzymał, no ale... Byliśmy zbyt pazerni może na tego drugiego gola. No być może, ale też GKS Katowice też był dosyć pazerny tutaj. Tutaj nie można mu tego odmówić. Żadna z ekip dzisiaj nie chciała tego meczu przegrać. No w ogóle Drutek z Wrocławia jest bezkompromisową drużyną, bo nasz bilans troszeczkę teraz dziwny, prawda? 5-1-5. Tak to teraz wygląda. No tak, no to... To spotkanie nie mogło się zakończyć remisem. Ktoś musiał wygrać to spotkanie, no bo tak z tego wynikało. No nie, mam nadzieję, że kolejne spotkanie będzie już lepiej, bo mam nadzieję, że też wróci napastnik, że wróci Janusz Surdykowski. No i też ta gra w ofensywie będzie wyglądała nieco lepiej, bo dzisiaj to wyglądało trochę biednie, no ale też rozumiem to, bo dzisiaj nie było też Surdykowskiego, który jednak był takim ważnym punktem, takim centralnym punktem tej naszej ofensywy. A jakbyś jeszcze dzisiaj tak podsumował ten występ Sebastiana Kamińskiego, bo w relacji radiowej bardzo się domagałeś jego zejścia z boiska. No tak, no to nie był, szczerze mówiąc, dzisiaj najlepszy występ Kamińskiego, no miał problemy na prawej stronie. Ja tak myślę, że trochę najwięcej w ofensywie dzisiaj dawał Łukasz Wróbel, a nie Sebastian Kamiński. Jestem ciekawy, czy to zejście Wróbla spowodowane może jakimś, nie wiem, jakimiś kłopotami zdrowotnymi, czy jednak taki pomysł trenera, by właśnie przesunąć Kamińskiego na prawą obronę, a Biel dać na prawą flankę i tak właśnie się stało. No to nie, bo to najlepszy występ Kamińskiego. Mam wrażenie, że on czasami troszeczkę gra takimi falami, że potrafi zagrać kilka meczów fajnie, naprawdę na wysokim poziomie, a potem taką potrafi też zaliczyć serię nieudanych. No i dzisiaj raczej ma tę serię właśnie, tę drugą i to troszeczkę na minus tego zawodnika, ale mamy nadzieję, że zmieni się to w najbliższym meczu. No Kamiński też nie gra, prawda? W dwóch ostatnich meczach tak akurat się złożyło, że pozował i w Pucharze Polskim, i pozował także w lidze. No może... To też się odbiło. No właśnie, może troszeczkę to się odbiło dzisiaj. No wierzymy, że to się zmieni, no bo wiemy już, że Kamiński to jest taki zawodnik, który potrafi dawać na pewno dużo więcej, aniżeli dzisiaj. No tak, na pewno pokazał to w kilku spotkaniach w tym sezonie, przecież strzelił bramkę z Lechią w Pucharze Polski, też tam bardzo dobrze się zaprezentował. A pan pamiętasz ten początek jeszcze poprzedniego sezonu, kiedy przychodził do nas, no to był jeden z wyróżniających się zawodników. Tak, wtedy zaliczył większość swoich asyst z poprzedniego sezonu, właśnie w tej pierwszej części poprzedniego sezonu. No i w tym roku też, prawda? Początek i kilka asyst. No, ale jeszcze trochę, właściwie mamy ten początek sezonu, jest dopiero 11 kolejka dzisiaj, także... Wiesz, ten Kawarski mówił kiedyś, że początek to są 3-4 mecze. No tak, ale trener Kawarski miał różne ciekawe poglądy, natomiast, no, nie, mam nadzieję, że Kamiński w kolejnych spotkaniach wróci do tej swojej dyspozycji z sierpnia, bo w sierpniu naprawdę prezentował się bardzo dobrze, tam naprawdę był jednym z najlepszych zawodników Drutek z Bytowi, no... Te dwa mecze, no myślę, że to na pewno musiało mieć wpływ na Kamińskiego, że on nie grał w tych dwóch spotkaniach. Oczywiście mówi się, że na treningach oni trenują na pełnych obciążeniach, ale to jednak myślę, że musi mieć taka nieobecność tego, to wypadnięcie z takiego rytmu meczowego wpływ na zawodnika, no i to też było dzisiaj widać po Sebastianie Kamińskim. Skończył się nasz fenomen stałych fragmentów gry? Bo tak... Chwaliliśmy, prawda, za to, chwalili eksperci na tym początku, ale dawno ja sobie nie przypominam, jaka to była ostatnia bramka po stałym fragmencie gry, no oprócz rzutów karnych, tak, no bo to no, teoretycznie się liczy, ale powiedzmy, że też tego nie liczamy, no gdzieś chyba to zanikło w pewnym momencie i może dlatego też już tych asyst Sebastiana Kamińskiego nie ma. No to jeszcze o mecz w Opolu, bo tam zagramy z Odrą, liderem przed tą kolejką, będzie transmisja, no i mamy nadzieję, że Drutek z Wrocławia pokaże na wyjeździe, że też potrafi zgarnąć punkty, bo to też nam ostatnio no, wychodzi raczej słabo. No tak, na pewno tutaj przydałyby się punkty za tydzień w Opolu, bo to, no bo też by był, gdyby ewentualnie porażka, no to by trochę kiepsko już powoli zaczęło wyglądać. Także no, mam nadzieję, że jednak za tydzień Drutek z Bytowia z trudnego terenu w Opolu przywiezie ten komplet punktów, no i to też na pewno pomoże Bytowi w tabeli, bo przecież, ale też Odra Opole, to mimo, że to jest Beniaminek przecież pierwszej ligi, to naprawdę na początku sezonu prezentuje się z bardzo dobrej strony. No, tak naprawdę pokonała kilku świetnych rywali do tej pory. No i na pewno nie będzie to łatwe zadanie, no ale łatwych rywali chyba nie ma w tej lidze do pokonania. Tak naprawdę no, przed tym spotkaniem KS Katowice był przedostatni.
Także wydawałoby się, że to Bytomia powinna być tutaj faworytem, a tak samo Raków przed tygodniem też, bodajże też był przedostatnim wtedy zespołem i też wygrał z Rutek z Bytomią. Może nam nie służy granie z przedostatnimi zespołami, bo gdzieś dwie porażki. No, zobaczymy jak to będzie w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że zdecydowanie lepiej niż dzisiaj i że wróci Janusz Rudykowski, bo tak jak już wspominałem kilka razy, jego dzisiaj brakowało. Jednak sądzę, że z tego małego na razie kryzysu wyjdziemy, bo to jest naprawdę mocna drużyna i myślę, że już nieraz pokazała w tym sezonie, że należy w nią wierzyć i z takim przesłaniem zakończymy ten dość długi dzisiaj odcinek na gorąco, a za uwagę dziękuję. Jestem Blank. I Przemysław Gawin. Do zobaczenia.